Ten rok jest dla nas rokiem całkowicie przełomowym. Udało nam się osiągnąć maksymalny wynik w historii zarówno dla czwartego kwartału, jak i dla całego roku. Zysk netto ze sprzedaży wyniósł 3 700 000, natomiast zysk operacyjny ponad 6 milionów złotych. W zeszłym roku wydaliśmy formułę wczesnego dostępu na platformę Steam, jak również na Xboxa, grę pod tytułem Layers of Fear. To jest nasz najbardziej udany dotychczas produkt. Produkt, który ma średnią ocen 97% na Steamie. To przełożyło się na bardzo duże zainteresowanie ze strony graczy, ale również w czwartym kwartale podpisaliśmy umowę z wydawcą, którą została firma Aspyr ze Stanów Zjednoczonych, który, zawierając z nami umowę, zdecydował się na to, aby zapłacić nam pewną sumę stałego wynagrodzenia, a potem partycypować razem z nami w zyskach. Przede wszystkim osiągnęliśmy te wyniki finansowe w 2015 roku, bazując na wersji wczesnego dostępu, która ukazała się na platformie Steam i Xbox firmy Microsoft. Natomiast prawdziwy debiut gry to będzie 16 lutego, więc liczymy na to, że ten rok będzie dla nas zdecydowanie lepszym rokiem. Szczególnie, że przez ostatnie 2 lata pracowaliśmy nad innymi tytułami i w tym roku chcielibyśmy, aby zadebiutowały 3 nowe gry jeszcze w tym roku. Także będziemy mieli się czym pochwalić i mam nadzieję, że na najbliższych targach w Las Vegas, które będą się odbywały, będziemy prezentować nasze gry z dużym sukcesem i podpiszemy kolejne umowy wydawnicze. Mogę powiedzieć tyle, że na pewno będziemy pozostawali w tym samym kręgu psychologicznych horrorów, bo w tym chcemy się specjalizować i to chcemy robić, ale dokładne szczegóły pozostawimy sobie po raportach EBI.